Na warunki konieczne do zdobycia Królestwa Niebieskiego Pan Jezus wskazuje między innymi w przypowieści o talentach. Pewien człowiek, mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. A gdy po pewnym czasie wrócił, zaczął się z nimi rozliczać. Dwaj pierwsi słudzy po przekazaniu im talentów podjęli starania, by pomnożyć majątek swojego pana i do czasu rozliczenia podwoili stan posiadania. Z pewnością byli to słudzy nie tylko uczciwi i wierni, ale też darzący swojego pana zaufaniem, skoro podjęli wiążące się z chęcią pomnożenia otrzymanych talentów pewne ryzyko. Przecież w wypadku niepowodzenia podjętych przez nich starań mogliby je utracić, w związku z czym po powrocie Pana musieliby stanąć przed Nim jako bankruci. I ci dwaj słudzy zostali uznani za godnych wejścia do radości Pana. Trzeci zaś, nie chcąc ryzykować utraty powierzonego mu mienia, ponieważ bał się Pana, zakopał otrzymany talent w ziemi. Później, oddając przechowany talent, tłumaczył się: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. I za taką postawę został potępiony. Ten bardzo surowy wyrok może wydawać się nam czymś niezrozumiałym, nawet wręcz niesprawiedliwym. Przecież sługa ten nic nie stracił. Wprawdzie nie przysporzył on Panu żadnych dóbr, ale Pan nie mógł mu też zarzucić rozdrwonienia powierzonego mu majątku. Dlaczego więc wydał na niego tak surowy wyrok? Sądząc po ludzku, zasługiwał on raczej na zwolnienie ze służby czy surowe upomnienie. Tymczasem skazany został na potępienie, o czym świadczą słowa Pana, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oceniając w kategoriach ludzkich taki wyrok, wydaje się nazbyt surowym. Wymowa tej przypowieści może nas przecież przerażać. Może naprawiać nas lękiem przed naszym spotkaniem z Bogiem w chwili śmierci, zwłaszcza gdy stając przed Nim w prawdzie, widzimy, że nie tylko nie pomnażamy talentów, tak jak ów trzeci sługa, ale nawet nagminnie je trwonimy. Wynikliwa analiza tej przypowieści pozwala nam jednakże odkryć, że przyczyną potępienia trzeciego sługi było nie tylko to, że nie pomnożył on powierzonych mu dóbr. Odpowiedź na pytanie, dlaczego został potępiony, znajdujemy w słowach, którymi starał się usprawiedliwić. Panie, widziałem, że jest człowiek twardy. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. To dlatego ukrył on talent, że nie wierzył w miłosierdzie Pana z lęku, by na skutek ewentualnego niepowodzenia w obracaniu jego majątkiem nie musiał stanąć przed nim z pustymi rękami. Sługa ów nie oskarża samego siebie, ani za nic nie przeprasza, co więcej, winę za zaistniałą sytuację przypisuje Panu. Wyjaśnia, że nie podjął ryzyka zdeponowania otrzymanego talentu w banku, ani żadnej innej próby pomnożenia go, bo tym mógł narazić się na jego utratę. A bojąc się Pana, którego oceniał bardzo surowo i któremu nie ufał, wolał nie ryzykować. Podobną wymowę ma również przypowieść o minach. W niej też jest mowa o sługach, którym Pan powierzył swój majątek, aby go pomnażali. Kiedy zaś nadszedł czas rozliczenia się z nimi, jeden z nich zachował się podobnie jak trzeci sługa z przypowieści o talentach. Oddając powierzoną sobie minę, powiedział: Panie, tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie,
bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył i rządzić, czegoś nie posiał. Pan, uzasadniając wydany na niego wyrok potępienia, powiedział: według słów dwoich sądzę cię, zły sługo. Został on zatem osądzony według własnych, bardzo surowych słów. Słów, które nie wyrażały ani skruchy, ani ufności, które oskarżały nie winowajca, a Pana, przypisując mu brak miłosierdzia. Dramat owych sług to dramat tych, którzy nie uwierzyli, że Bóg jest miłością. Tych, którzy przez nieufność, a także wynikające z nieufności i braku pokory, nieprzyznawanie się do własnego zła, zamknęli się na odkupieńczą miłość. Jest on przestrogą przed pokładaniem ufności w tym, co posiadamy, co od Boga otrzymaliśmy, a nie w Nim samym. Jeżeli Królestwo Niebieskie zdobywają ludzie ubodzy, w duchu, ci, którzy nie licząc na własne zasługi, całą nadzieję pokładają w Bożym miłosierdziu, to postawa zupełnie przeciwna, czego wyrazem jest nieufność i nieprzyznawanie się do własnych grzechów, może doprowadzić do potępienia. Jeszcze raz. Nieufność i nieprzyznawanie się do własnych grzechów może prowadzić do potępienia. Gdy rozważamy przypowieść o talentach w takim okresie naszego życia duchowego, kiedy to Pan Bóg umożliwiający nam odnoszenie pewnych sukcesów wzywa nas, byśmy mnożyli nasze osiągnięcia w zakresie powierzonych nam zadań, na przykład w zakresie pracy nad sobą, nad kształtowaniem charakteru, w zakresie modlitwy, służby drugiemu człowiekowi czy naszej pracy zawodowej, to niemal automatycznie będzie nasuwała się nam bardzo prosta jej interpretacja, że Bóg, powierzając nam swoje różnorodne dary, oczekuje na naszą współpracę w ich pomnażaniu. Jednakże na innym etapie drogi do świętości Bóg może oczekiwać od nas, byśmy w naszym życiu wewnętrznym zaczęli koncentrować się przede wszystkim na pomnażaniu talentów najcenniejszych, talentu pokory i bezgranicznej ufności w Jego miłość odkupieńczą. Wartość bowiem całej reszty pomnażanych przez nas talentów nie dorównuje wartości tych talentów najbardziej drogocennych. I choć dobre uczynki są w naszym życiu bardzo ważne, choć są one konieczne, to jednak na pewnym etapie Pan Bóg może nam wręcz uniemożliwiać odnoszenie w tej dziedzinie widocznych sukcesów, by pozbawić nas możliwości opierania się na nich i uchronić od karmienia dobrymi uczynkami naszej pychy. I wtedy, gdy o wiele wyraźniej zobaczymy, że nie tylko nie pomnażamy danych nam talentów, ale je trwonimy, staniemy w obliczu szansy pogłębiania naszej ufności w Boże miłosierdzie. Taka sytuacja będzie dla nas wezwaniem do modlitwy, zawierzenia, do przyzywania Matki Bożej, żeby to ona sama w nas i za nas pomnażała dane nam talenty. Bóg chce, byśmy poznając prawdę o nas, ufnie wyciągali ku Niemu nasze puste dłonie w oczekiwaniu na Jego jałmużnę. Chcę też, by temu oczekiwaniu towarzyszyła żywa wiara, że On naszego gestu, wyciągnięty ku Niemu rąk, nigdy nie pozostawia bez odpowiedzi, choć dla nas Jego jałmużna pozostaje często niewidoczna. Dzieje się tak, ponieważ Bóg, który nie jest istotą cielesną, pragnie przychodzić do nas na sposób duchowy, przez wiarę. Oczywiście On, widząc, że nie ma w nas dostatecznej wiary, częstokroć udziela nam również jałmużny widocznej dla naszej cielesnej natury. Ale Jego pragnieniem jest obcowanie z nami przez wiarę. Dlatego udziela nam jałmużny niewidocznej, bo ta ma największą wartość. Gdy więc zaczniemy patrzeć na nasze wciąż wyciągnięte ku Niemu dłonie oczami wiary, zobaczymy,
że są one pełne najcenniejszych talentów, że cała nasza grzeszność jest zanurzona w odkupieniu. Zrozumiemy wtedy, że najważniejsza jest ufność w Jego miłosierdzie. W miarę wzrastania w życiu wewnętrznym, gdy będziemy coraz bardziej zdawali sobie sprawę z tego, że podobnie jak syn marnotrawny czy dobry łotr, trwonimy powierzone nam talenty, Bóg będzie oczekiwał przede wszystkim na naszą ufność. Jej szczególnym wyrazem może być wtedy nasza modlitwa zawierzenia. Byśmy nie ulegali w takich sytuacjach pokusie smutku i zniechęcenia, winniśmy jak najczęściej dziękować Matce Bożej za to, że to ona w nas i za nas ufnie wyciąga ku Bogu puste dłonie. Gdy zaistnieje w naszym życiu komunia z Matką Bożą, wówczas ona sama w nas i za nas przyzna się do całej naszej nędzy, do zmarnowanego życia i sama w nas i za nas bezgranicznie zaufa Bożemu miłosierdziu. O tym, jak ważna jest w naszym życiu wewnętrzna pokora, której wyrazem jest uznawanie przez nas przepaści, naszej grzeszności i bezgraniczna wiara w odkupieńczą miłość Boga, mówi przypowieść o synu marnotrawnym. Syn ten rozdrwonił, wydawałoby się, wszystkie powierzone mu talenty, prowadząc życie grzeszne, nie tylko nie uczynił nic dobrego, ale rozdrwonił przypadający mu w udziale majątek, zniszczył swoje zdrowie, szargał dobre imię rodziny, a także własną godność. I oto, kiedy po znalezieniu się na dnie ludzkiej nędzy zdecydował się wrócić, czekający na niego ojciec przyjął go tak, jak gdyby wracał on po dokonaniu czegoś wielkiego, czym okrył swoją rodzinę chlubą i dał jej dowód do szczególnej radości. O takim przyjęciu syna marnotrawnego świadczą słowa ojca: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się. Wyprawiona na jego cześć uczta, dane mu pierścień, a także najlepsza szata i sandały, wszystko to symbolizowało taką radość ojca i takie uhonorowanie powracającego syna, jak gdyby pomnożył on w sposób szczególny powierzone mu talenty. Dlaczego ten życiowy bankrut, który stał się nie z własnej winy, spotkał się z tak serdecznym przyjęciem i z tak wielkim wyróżnieniem? Z pewnością z uwagi na to, że wrócił on do ojca bogaty w dwa najcenniejsze talenty, w pokorę i ufność wobec ojca. Sytuacja, w jakiej na skutek swoich grzechów znalazł się, pozwoliła mu na wyraźne poznanie przepaści swojej duchowej nędzy. Wtedy odniósł on wielkie zwycięstwo, pokonał rodzącą się z niewiary w miłość pokusę rozpaczy. W jego postawie wewnętrznej pojawia się pokora i głęboka ufność w miłość miłosierną, a także miłość jego ojca. Postawą pokornego przyznania się do swoich grzechów i ufnością w to, że ojciec kocha go za nic, że kocha go mimo całej lawiny zła, którego się dopuścił, zdobył serce ojca. A jeżeli stał się ewangelicznym ptochos, żebrakiem, stał się godnym Królestwa Niebieskiego, to nic dziwnego, że ojciec przywitał go iście po królewsku, że uznał go godnym wszystkiego, co najcenniejsze i przyjął jak syna okrywającego chlubą całą rodzinę. Przyjęcie tej teorii wydaje się tłumaczyć postawę ojca. Czyż ktoś, kto okazuje się godnym Królestwa Niebieskiego, nie przynosi rodzinie szczególnego zaszczytu? Czymże zresztą jest najpiękniejszy pierścień, najlepszy płaszcz, sandały czy wspaniała uczta w porównaniu z tym, czego ubogi w duchu staje się naprawdę godny?
Przecież żadna chwała ziemska nie odda tego, co stanie się udziałem człowieka w Królestwie Niebieskim. Postawa miłosiernego Ojca wobec swego powracającego Syna ukazuje nam, jak wielka jest w oczach Boga godność ewangelicznego żebraka. Syn marnotrawny, który nie miał możliwości oparcia się na okazanej Ojcu wierności ani na swoich własnych dokonaniach czy owocach swojej pracy, zdał się na dobroć Ojca. Oparł się na pewność, że jest kochany pomimo zła, jakiego się dopuścił. Liczenie na własne zasługi przed Panem jest zawsze przejawem pychy. Może dlatego Pan Bóg dopuszcza, że niektórzy wybierają drogę syna marnotrawnego. Oczywiście wiąże się z tym ryzyko, że taki człowiek może nie wrócić, że wpadnie w rozpacz, tak jak stało się to z Judaszem. Jednakże po przejściu tej próby może wrócić jako ubogi w duchu, jako ktoś, kto całą swoją nadzieję złożył w miłości Boga ku niemu. Przypowieść o synu marnotrawnym przypomina nam, że nawet bezmiar naszych grzechów może stać się szczęśliwą winą, że doświadczając własnej duchowej nędzy, możemy w sposób szczególny otworzyć się na odkupieńczą miłość. Postawa syna marnotrawnego przypomina postawę dobrego łotra. Ten pierwszy święty, który jeszcze na krzyżu złorzeczył Chrystusowi, na co wskazują słowa, leżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani, z pewnością rozdrwonił wszystko, co miało wartość w oczach Boga. I oto nagle, otwierając się na moc odkupienia, zdobył się na ufne stanięcie przed Chrystusem w prawdzie i zdanie się na Jego miłość, co można by nazwać oparciem się na poczuciu własnej grzeszności. I został nie tylko zbawiony, ale i uświęcony. Święci dzięki poznaniu, że sami siebie nie mają niczego, co stanowiłoby wartość w oczach Boga, stają przed Nim z pustymi dłońmi i we wszystkim zdają się na Jego bezgraniczną, odkupieńczą miłość. Być może są tacy, którzy zdobywają serce Boga wiernością i szczególnym oddaniem się w całym swoim życiu, o ile ostrzegli się przy tym pychy duchowej. Jednakże dla zdecydowanej większości ludzi drogą do zjednoczenia z Bogiem pozostanie pokorne stawanie w prawdzie przed Nim i bezgraniczna ufność w Jego miłosierną miłość. W przeciwieństwie do syna marnotrawnego, jego starszy brat całą nadzieję pokładał nie w miłości ojca, ale w swoich własnych zasługach. To one leżały u podstaw jego przekonania, że jest kochany przez ojca. To, że z nim pozostawał, że nigdy, jak sam powiedział, nie przekroczył jego rozkazu, utwierdziło go w przekonaniu, że zasługuje na uznanie i miłość, co jest szczególnym przejawem pychy. Widząc zaś, z jak wielką miłością odniósł, ojciec odniósł się do jego marnotrawnego brata, zamiast przykładnie ukarać marnotrawcę, ośmielił się wyprawić mu ucztę, zbuntował się. Uznał, że ojciec okazał się człowiekiem niesprawiedliwym. Taki sąd o ojcu wynikał z jego hierarchii wartości, której pierwsze miejsce zajmowały zasługi. Pokora i ufność prawdopodobnie w ogóle w niej nie istniały, skoro nie rozumiał postawy ojca. Tak więc, choć był on posłuszny ojcu, choć uchodził za syna dobrego i wiernego, w gruncie rzeczy jego postawa nie była synowską odpowiedzią na miłość ojca, ponieważ on w autentyczną miłość ojcowską nie wierzył. Jej przejaw uznał za niesprawiedliwość. Sam dostrzegał w swoim bracie jedynie nędznego grzesznika, którego należy ukarać, albo przynajmniej odpowiednio skomentować jego postępowanie, a nie witać jako kogoś szczególnego. Starszy brat nie potrzebował
odwoływać się do miłosierdzia Ojca, ponieważ miał dobre czyny, nieskazitelną opinię i uznawał się za doskonałego, tak jak modlący się w świątyni faryzeusz, który też widział siebie doskonałym i pogardzając grzesznym celnikiem, dowodził Bogu, że sam jest bez zarzutu. Gdyby starszy brat, który wydawał się być wierny ojcu we wszystkim, chciał uczyć się od niego postawy miłosierdzia, znałby jego zachowanie wobec swego marnotrawnego syna za coś oczywistego i sam też byłby szczęśliwy z jego powrotu. Tymczasem dla niego miłosierdzie by w ogóle nie istniało. Stąd, choć pozornie nie zrobił on niczego, co zasługiwałoby na naganę, to w rzeczywistości ciążyła na nim największa wina. Wina zamknięcia się na miłosierdzie ojca. Trwanie w postawie buntu i poczucie krzywdy z powodu okazania miłosierdzia jego marnotrawnemu bratu mogło doprowadzić go do sytuacji, w jakiej znalazł się trzeci sługa z przypowieści o talentach. Podobne niebezpieczeństwo grozi każdemu z nas. Bez szczególnej bowiem interwencji Bożego Miłosierdzia, tkwiące również w nas zarzewie buntu, może uaktywnić się w każdej chwili, jeżeli nie w swojej jawnej formie, to w formie zawoalowanej, jaką jest apatia, zwątpienie, rezygnacja, wycofanie. Ktoś, kto nie wierzy w miłosierdzie, a tym samym nie odwołuje się do niego, sam się na nie zamyka. I choć Bóg jest miłosierny z samej swojej natury, to jednak brak wiary i liczenie na samego siebie uniemożliwia nam wręcz otwarcie się na jego odkupieńczą miłość. W nawiązaniu do przypowieści o talentach możemy wyobrazić sobie czwartego sługę, który otrzymał nie 5, a na przykład 50 talentów i który wszystko roztrwonił, ale później, gdy stanął w obliczu swojego pana ze skruchą, wyznał: Panie, wszystko roztrwoniłem, wiem, że zasługuję na odrzucenie, jednak ufny w Twoją dobroć, zdaję się na Twoje miłosierdzie, a Ty postąpisz ze mną tak, jak sam uznał za słuszne. W odpowiedzi na taką postawę zostałby bez wątpienia potraktowany podobnie jak syn marnotrawny. Szczerym przyznaniem się do własnego zła i ufnością uchronienia się nie tylko przed potępieniem, ale zdobywając taką postawę serca swego Pana, mógłby otrzymać nawet więcej niż ci słudzy, którzy pomnożyli otrzymane talenty. Oni bowiem, mimo że ufali swojemu Panu, mogli w jakiejś mierze liczyć też na własne zasługi. Ten zaś, który wszystko roztrwonił, z pewnością zdawałby się już wyłącznie na Boże miłosierdzie. Nagroda, jaką otrzymałby ów czwarty sługa, mogła być niespółmiernie wielka, liczona miarą nie jego dokonań, ale miarą pokory i ufności, a przede wszystkim miarą Bożego miłosierdzia. Dramatem człowieka jest liczenie wyłącznie na własne zasługi, zdobycie serca Bożego samymi tylko dobrymi uczynkami i wywiązywanie się ze swoich obowiązków. A taki schemat myślenia pokutuje w nas zwykle już od dzieciństwa. Wychowanie bowiem w rodzinach sprowadza się najczęściej do stawiania wymagań, by dziecko było posłuszne, zdyscyplinowane, by nie sprawiało kłopotów jak starszy brat. Ideałem jest dziecko ciche, pracowite, uczynne. Tego zaś, że takie dziecko narażone w sposób szczególny na wiarę wyłącznie w swoje zasługi, w owoce swojej pracy i swoich starań, a nie w miłosierdzie Boże, nie bierze się zwykle w ogóle pod uwagę. No przecież dziecku, które nie będzie odwoływało się do miłosierdzia i nie doświadczy go ze strony rodziców, bardzo trudno będzie otworzyć się na miłosierdzie. Dlatego może lepiej, gdy sprawia on jakieś kłopoty, gdy wychodzi na jaw jego zło, pycha, egoizm, wtedy rodzice mogą okazać wobec niego miłosierdzie i dać świadectwo, że kochają go niezależnie od jego zasług, że ostatecznie najważniejsza jest uczciwość w ocenianiu samego siebie, skrucha i płynąca z miłości ufność. Często w sytuacji,
Gdy dziecko przyznaje się do swojego zła, przeprasza i oczekuje jakiegoś gestu wyrażającego przebaczenie, rodzice nie tylko nie naśladują miłosiernego ojca, ale również wtedy wygłaszają surowe pouczenia, nie okazując dziecku akceptacji czy radości z jego postawy. A przecież samo wygłaszanie pouczeń nie zaszczepi w dziecku przeświadczenia, że jest ono kochane zawsze, również wtedy, gdy dopuszcza się czegoś złego. Taką postawą typową dla starszego brata rodzice mogą zamknąć swoje dziecko na Boga. Oczywiście postawa rodziców powinna być uwarunkowana stopniem szczerości i pokory dziecka. Stąd w przypadku braku autentycznej skruchy trzeba pomóc dziecku poznać prawdę i ukazać mu, że bez szczerego przyznania się do zła i bez żalu nie można uzyskać przebaczenia. Błędy rodziców w wychowaniu dzieci rzutują na ich późniejsze postawy. Później, jako ludzie młodzi czy dorośli, będą oni nastawieni na naśladowanie postawy starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym. Na ugruntowanie się takich postaw wpływa też fakt, że świat ceni sobie niemal wyłącznie osiągnięcia i sukcesy. Przecież podobnie jak rodzice, tak również niemal każdy nauczyciel chce, by uczniowie byli posłuszni, żeby na lekcjach uważnie słuchali. Przynajmniej, żeby stwarzali pozory, że słuchają, żeby zachowywali się poprawnie. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele drżą na myśl o dziecku, które idzie drogą syna marnotrawnego. Patrząc na takie dziecko bez wiary, są tym zwykle przerażeni. Tymczasem dla tego dziecka może to być droga ku autentycznemu nawróceniu. Przeniknięci duchem tego świata oceniamy zwykle siebie i innych jedynie na podstawie tego, na ile wywiązujemy się ze swoich obowiązków, podczas gdy w życiu wewnętrznym liczą się inne wartości. Sukcesem w życiu duchowym jest skrucha, pokora, ufność, Bożą miłość ku nam. No, takie osiągnięcia decydują o naszym zbawieniu i uświęceniu. Bóg w trosce o naszą pokorę może dopuszczać do sytuacji, które będą ukazywały nam, że kochamy siebie niemalże do okazywania mu wzgardy. Wyobraźmy sobie pewien incydent, jaki mógłby wydarzyć się na ślubie syna zwierzchnika jakiegoś kraju. Oto pan młody w towarzystwie królewskiej świty i dostojnych gości, królów, prezydentów, znanych osobistości, czeka w kościele na przybycie oblubienicy pochodzącej z niskiego stanu, a ona nie przychodzi. Mijają minuty, kwadrans, pół godziny, mija godzina, wszyscy patrzą na pana młodego i widzą, że on jeden jest spokojny, że przyjmuje to doświadczenie z wielką godnością. Jego postawa udziela się innym i wszyscy dalej czekają. I oto po kilku godzinach wbiega oblubienica. Pan młody tylko uśmiecha się, jest szczęśliwy, pyta o powód spóźnienia, ale nie robi żadnych wyrzutów, bo kocha ją właśnie taką, gotową lekceważyć, a może nawet wzgardzić nim jego znakomitymi gośćmi. Czy jakiś ziemski oblubieniec umiałby tak przyjąć tego typu doświadczenie? Czy wśród wielkich tego świata znaleźliby się goście tak cierpliwi i wyrozumiali? Z pewnością jest tylko jeden oblubieniec. Jedyni goście, którzy są w stanie tego typu sytuacji akceptować. Tylko kochający nas nieskończenie Bóg jest w stanie wybaczać nam każdą zgardę. Tylko Matka Najświętsza, Aniołowie Święci są w stanie wybaczyć każdemu z nas wszelkie przejawy lekceważenia. Chrystus gotów jest na każdą formę wyniszczenia, bylebyśmy chcieli z wysłużonych nam łask skorzystać, bylebyśmy uznali się za duchowych nędzarzy, za ludzi potrzebujących Jego miłosierdzia. Pan Jezus może sprawić, by spóźniająca się nieroztropna panna na mocy szczególnej łaski mogła wejść z nim na gody mimo wyrządzonej mu zniewagi. Oblubienica
powinna jednak wiedzieć, kim jest, że jest duchowym żebrakiem i jak bardzo jest kochana przez swojego umiłowanego Pana Boga.